najbardziej trafny być może wydaje mi się tytuł tego wywiadu. Nie ma dogmatu o nieomylności prezydenta. To jest tytuł wielce obiecujący, proszę państwa, bo jeżeli nie ma takiego dogmatu, to przecież wystarczy, żeby pan prezydent zaprzysiągł 3 prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których pan prezes Rzepliński dopuści do orzekania i mniej po kryzysie. I po prostu nie mamy kryzysu. Tam potem jeszcze przy okazji pani premier mogłaby opublikować te wyroki, których nie uważa za wyroki. Nie wiem, kto to orzeka w końcu. Czy to pani premier orzeka, czy pani Kempa orzeka, czy pan minister Ziobro orzeka, bo on ostatnio rozpisuje się, pisze te listy wyjaśnienia, potem rzecznicy piszą, wczoraj się tego naczytałem, nic z tego nie wynika. No, ale jednak chyba jakiś dogmat jest, skoro pan prezydent tego nie czyni. Ja muszę powiedzieć, dziennikarze zadają bardzo sensowne, a ten wywiad przeprowadzają redaktorzy Andrzej Gajcy i Michał Szułczyński. Bardzo takie rozsądne pytania i próbują nawet pana prezydenta, że tak powiem, docisnąć w kilku sprawach, ale umiejętność migania się od jasnych odpowiedzi na jakiekolwiek pytania jest rzeczywiście sztuką samą w sobie. Pan prezydent najwyraźniej nie wyszedł jeszcze z tej stylistyki wiecowej, kiedy można powiedzieć wszystko. To dotyczy zarówno zaostrzenia ustawy aborcyjnej, jak i dotyczy właśnie Trybunału, gdzie pan prezydent znów zaczyna od tego wyboru przez Platformę i znów tam Platformy, mimo że ta sprawa już jest dawno zamknięta, panie prezydencie. Już pan by se wreszcie uświadomił i przeczytał, że tam ten wyrok jest już nawet opublikowany. Już mógłby pan wszystko zaprzysiąc. Także właściwie nie ma tutaj nic nowego poza tym, no pan prezydent również tłumaczy, że musi jeździć, ma reprezentacyjne obowiązki, tak się składa, że głównie w górach i na nartach ostatnio, ale przyjdzie wiosna, to może zacznie jeździć również gdzieś indziej, także trochę zmarnowana szansa Andrzeja Dudy. Ja myślę, że już po tak długim okresie czasu pan prezydent mógłby zacząć po prostu odpowiadać konkretnie na pytania.